Dzisiaj pokażę, jak przygotować formy do przygotowania ciast w blaszkach, pieczonych w piekarniku i chłodzonych w lodówce. Wymierzymy sobie na długość papier i składając na trzy części i nacinamy z jednej i z drugiej strony około 15 cm. Tak ponacinany papier w czterech miejscach umieszczamy w foremce, zaginając boki, dopasowujemy do formy. To by był sposób na formy prostokątne. Na formy okrągłe troszeczkę inny sposób. Mam też papier do pieczenia. Przygotuję sobie taki dość długi pasek na wysokość naszej formy. Zagnę, odetnę, bo potrzebuję dookoła całej formy. To już jest pierwsza część. Drugą częścią, którą będziemy potrzebowali do wyłożenia naszej formy, będzie spód. Obrysowuję sobie ołówkiem koło. Teraz wytnę koło, które sobie narysowałem. Pamiętajmy, że zawsze odwrotną stroną niż stroną, na której rysowaliśmy, żeby kolor ołówka nie przykleił się do ciasta. I rozwijamy nasz pasek po ściankach. I tu też mamy gwarancję, że ciasto zawsze wyjdzie nam z formy i forma nie będzie mocno przypieczona.